pięknym Dodge'u, Dodge Ram, rocznikowo samochód, to jest chyba 2,24, zaledwie 700 km przebiegu, także samochód świeżynka, co też może ten wizerunek Wam przedstawić. No i tak jak przeglądamy, samochód trafił do nas na usługę konserwacji podwozia. Tą wersję w pick-upach, którą wykonujemy, jeśli chodzi o wersję premium, z masami polimerowymi wzdłuż ramy i paki oraz nadkoli. Ale co przykuło naszą uwagę? To rzeczywiście konieczność tej konserwacji na tym etapie, gdzie auto jeszcze w miarę jest świeże, bo przy przebiegu 700 km zaczynamy dopatrywać się ciekawych punktów, które mówią nam o tym, że taka ilość przejechanych kilometrów w warunkach środkowoeuropejskich to jest już dosyć istotny przebieg na to, by ta ruda szmata zaczęła się pojawiać. I choć fakt, elementy zawieszenia, to już producenci nas przyzwyczaili do tego, że to może być nowe i może być zgnite i może nie wzbudza takich wątpliwości i efektu zdziwienia przez nas, ale wszelkie elementy i punkty łączeń spawanych, gdzie ta korozja się ewidentnie przedstawia i przebija na tych punktach spawów, jest dość irytująca. A tym bardziej, że już może powiedzmy rama, to tak też mentalnie przygotujmy się, bo tak nas producenci do tego już przygotowali i przyzwyczaili, że ona też już jest zgnita w momencie, w którym popuściła salon. To korozja na elementach karoserii jest już dosyć irytująca na tym etapie, gdzie auto jeszcze nie zrobiło 1000 km. I tak jak w przypadku MK4, gdzie Cadillac był owiany całą masą rudych plam, tak i w tym przypadku śmiało mogę stwierdzić, że tego typu samochody nie są w ogóle przystosowane do warunków środkowoeuropejskich i rzeczywiście należałoby je zabezpieczyć. Ja no powiem Wam szczerze, że to ewidentnie przypeks. Jak to wpierdala. To jakby szprejem malowane farby odskakuje i złazi z tego. Te rude placki to w ogóle by chyba nie były malowane, po prostu się przez przypadek tam zapyliły. No tu to już całkiem masakracja. Oj, tutaj też. Jak i od góry rdza, to i od spodu pod ramą też. No analogicznie z drugiej strony to musi być odbicie lustrzane, to nie może tak być, że z jednej strony tylko wygniło. No ale wiadomo, no to tylko rama, ale karoseria. No to tak, wiadomo, no to tylko karoseria, przecież to tylko podwozie. No dobra, element odważników, jakiś tam, nie wiem, odpuśćmy sobie, choć też wygląda śmiesznie, kolorowo. I nie wiem, jaka długość tego filmiku powinna być, ale no proporcjonalnie chyba do ilości punktów, które i tak wydaje mi się, że wszystkie nie nagram, a tylko nakreślę jakiś tam mały procent ilości tych punktów. I choć samochód z zewnątrz jest naprawdę piękny, a jego konstrukcja naprawdę jest świetna, bo taki się wydaje pancerny, no to rzeczywiście, drodzy widzowie, naprawdę te samochody trzeba adaptować, modernizować pod rynek środkowoeuropejski, bo no obudzimy się za chwilę, za 2-3 lata, że to jest całe rude. No okej, a teraz wieczorową porą, podsumowanie tego filmu. Słuchajcie, powinienem powiedzieć, jak strasznie to jest tragiczne, jaka to jest patologia. Oczywiście to jest przykre, w jakimś stopniu jest to patologia. Może powinienem powiedzieć, że należałoby się sądzić, no bo przecież jak auto jest kupione nowe w salonie, to powinniśmy się sądzić. No już jeden taki był, co się sądził, zeszło mu trochę czasu, no i uzyskał taki efekt, że nie miał auta przez bardzo długo, a naprawy, które były głównym powodem, a może nie głównym, ale jednym z pobocznych powodów, dla czego należałoby to poprawić, było wykonanie tych napraw przez nieprofesjonalny zakład, nieprofesjonalną firmę, gdzie można powiedzieć, takie tego typu prace można łatwo zamaskować. Po prostu jakimś tam szczupeksem przejechać i atomizerem spray zamalować i powiedzieć, że temat jest załatwiony.
I myślę, że to nie tędy droga. I jak ktoś na przykład, czy nasz klient, czy ktoś, kto byłby w podobnej sytuacji, gdzie samochód jest świeżo kupiony, gdzie takie problemy występują, to raczej warto zweryfikować, nagrać i pokazać takie sytuacje, żeby wzbudzić oczywiście tymi firmami prezentującymi stan taki, a nie inny, kogoś, a dokładnie ASO, wzbudzić tam troszeczkę wyrzuty sumienia, że taka sytuacja ma miejsce, i egzekwować od nich raczej możliwości finansowe ze względu na jakieś upusty, rabaty podczas wykonywania czy jakichś przeglądów okresowych bądź innego tego typu rzeczach, by jednak wyegzekwować u nich tego typu rozwiązania, zadośćuczynienia, niż zlecać im wykonanie tak precyzyjnych prac z komuś, kto nie ma pojęcia o tym zielonego i ewentualnie może coś wziąć tu, jakąś konserwację w sprayu i pomaskować te punkty, bo w takim wypadku no to jest tylko strzał w kolano. I tutaj ma być takie podsumowanie tego filmu, że nie ma co się łudzić, że jako jednostka, jednoosobowa osoba, która występuje z do kogoś, żeby tutaj na przykład z grubej rury żądać jakichkolwiek prac, napraw albo tego typu rzeczy, to uwierzcie mi, no jeśli się ktoś tym nieprofesjonalnie zajmuje, to na pewno nie zrobi tego do tego stopnia, tak jak my. Jeśli usługa, którą klient wybiera i decyduje się na wersję taką naprawdę bogatą i zna koszty i wie, w jakich to się tysiącach niesie, to na pewno uwierzcie mi, w przypadku tego typu reklamacji żaden dealer nie pójdzie na zlecenie tego do nas w ramach reklamacji, tylko taniej będzie wziąć gościa, parę puszek szpreja zamalować i puścić to dalej. No niestety tak to wygląda, ale tutaj właśnie to ma podkreślić, że lepiej w takich sytuacjach moim zdaniem już nie iść na udry i na sądy, bo tak jak mówię, już jeden się sądził, to się rok czasu ponad sądził, auta nie miał, kasa wydana. No i żaden efekt tak naprawdę na koniec z tego nie wyszedł, tylko się okazało, że ale fajnie, można to jeszcze bardziej spierniczyć, bo jak popsikał ktoś sprayem po punktach z korozji i zaczyna odpadać pod śrubokrętem, no to myślę, że to nie jest rozwiązanie kompleksowe takiego problemu, i raczej po prostu skupić się na tym, by podkreślić i wzbudzić jakąś taką presję na salonie, który powinien zadośćuczynić nam te straty moralne ze względu na ten stan samochodu i to, co musicie przechodzić, czyli zlecać to w ogóle firmie, która się tym profesjonalnie powinna zająć, jakąś inną formą właśnie rekompensaty, niż prosić ich o to, żeby oni to naprawili. No bo oni tego nie potrafią robić. Ale fakt, przykro, wydać kupę siana na fajnego docza i niestety spotkać się z wizerunkiem takim jak ten, no ale to niestety jest to związane już ogólnie z problemem większości samochodów, nie tylko ze Stanów, nie tylko azjatyckich, nie tylko europejskich. Dlatego jeśli konsumpcjonizm to nie jest rzecz, która dla nas jest nam bliska sercu, to warto jest rzeczywiście zadbać sobie o te auta, bo no odchodzą w takim wypadku będą szybko odchodzić. Okej, dziękuję. Dobrej nocy.